Wyobrażasz sobie, że naszemu klientowi spadł sufit na głowę w kuchni, albo na przykład odpadł kaloryfer ze ściany, lub też był tak duży grzyb, że cała jedna ściana była nim zainfekowana, przez co miał infekcję płuc. Tak, to są sprawy, które przyjmują kancelarie, dla których tłumaczymy. I właśnie w tym wideo opowiem Tobie, co możesz zrobić, aby zabezpieczyć siebie, a w szczególności też Twoją rodzinę przed takimi sytuacjami. Maciej Szukała, Legal Base. Po pierwsze, bardzo ważna jest umowa. Każdy z nas powinien pamiętać o tym, że zaczynając wynajem powinniśmy pisać adekwatną umowę, zawsze powinieneś mieć jej kopię, powinna być ona podpisana przez Ciebie, jak również przez landlorda. Pamiętaj o tym też, żeby przeczytać dokładnie, co jest zawarte w tej umowie. Nieraz przydaje się konsultacja z adwokatem, która na przykład aranżowana przez nas kosztuje około 80 funtów, tylko po to, żeby zweryfikować, czy wszystko w tej umowie jest jak najbardziej poprawne dla Ciebie. Tym bardziej, że coraz więcej osób woli wynajmować bezpośrednio od landlorda, ponieważ zaoszczędza dużo kosztów i jest to po prostu łatwiejsze. Wiele z nas, jak przyjechało do Wielkiej Brytanii, nie było w stanie automatycznie mieć historii kredytowej, żeby tą umowę podpisać. Co jest ważne, aby pamiętać? Jeśli widzimy jakiekolwiek błędy w konstrukcji mieszkania, tak jak wyjaśniałem, mieliśmy sytuację z klientami, gdzie spadł im po prostu sufit na głowę, powodując dość mocne uszkodzenia czaszki. Mieliśmy sytuację, w których grzyb w budynku był tak poważny i budynek był tak zainfekowany, ponieważ nie było w ogóle żadnych wiatraków, które niwelowały jego poziom, że klient i jego bardzo młody syn dostał zapalenia płuc. Mamy też sytuację, gdzie zgłaszacie problemy z bojlerami, zgłaszają też klienci problemy dotyczące nieadekwatnych i niebezpiecznych podłóg, schodów, które powodują i niestety będą mnie teraz powodować jakieś wypadki. Przez to w takich sytuacjach jest bardzo ważne, aby zawsze udokumentować, wprowadzając do mieszkania jakiekolwiek błędy, jasno napisać i robić wszystko tylko i wyłącznie pisemnie. Na przykład, jeśli nawet rozmawiacie z landlordem telefonicznie lub z jego agentem, później wszystko to potwierdzajcie w formie pisemnej. Miejcie dowód w formie zdjęć, informacji, aktualizujcie jakiekolwiek problemy, mówcie o nich, przypominajcie landlordowi, agentowi o tym, że te sprawy nie są rozwiązane. A jeśli natomiast jesteście ignorowani przez landlorda lub przez agencję, napiszcie list, przypomnijcie się później po tym liście, ale jedna bardzo ważna rzecz, nigdy nie przestańcie płacić wynajmu. Większość podstawowych umów, które nieraz tłumaczyliśmy dla adwokatów pomiędzy klientami, którzy mieli konsultacje, jasno zawierały i statutaryjnie one zawierają klauzulę, że landlord ma odpowiedzialność za dbanie o szczególne i poszczególne aspekty wynajmu, w tym, żeby wynajem był bezpieczny dla naszego zdrowia i życia. Ale jeśli nie płacimy wynajmu, to my łamiemy umowę i w tym momencie landlord po pierwsze może nas pozwać o sumę niezapłaconego wynajmu, dać nam wypowiedzenie i w ogóle tego typu przypadki są częste, jeśli już na przykład chcemy założyć sprawę albo kiedy skarżymy się na problemy z nieruchomościami. Lecz proszę pamiętać, że nie ma jednej nieruchomości w Wielkiej Brytanii, jest ich parę set, 10 000, dlatego nigdy nie bójcie się powiedzieć o problemie. Jeśli on już nastąpi, piszcie, zbierajcie dowody, chodźcie do lekarza. Jest bardzo ważne, aby pójść do lekarza, udokumentować jakiegoś problemu, który macie, zebrać tak samo zeznania świadków i zgłosić je do kancelarii, gdzie jest ich bardzo dużo na rynku, które oferują darmowy poradę i nieraz darmowy serwis, gdzie ocenią, czy macie możliwość do odszkodowania. Jeśli tak, zajmą się sprawą na zasadzie no win, no fee, gdzie dopiero zapłacicie umówioną stawkę po zakończeniu sprawy, a takie odszkodowania są zależne od tego, jak bardzo ucierpiliście na błędzie w tym danym budynku. Mam nadzieję, że to wideo było pomocne. Jeśli było, proszę, dajcie łapkę w górę lub może zasubskrybujcie nasz kanał, na którym w miarę często dajemy informacje, które otrzymujemy od naszych adwokatów ogólnie na temat życia w Wielkiej Brytanii. Będzie bardzo też pomocne, jeśli przekażecie wideo dalej, na przykład do kogoś ze znajomych lub rodziny, komu to wideo może akurat się przydać. Dziękuję i do usłyszenia.